chciałam się zapytać o Państwa wrażenie. Co Państwu się najbardziej w tym obiekcie podoba? Ja myślę, że to jest taki hotel, który jest bardzo nastawiony na sprawy medyczne, kwestie zdrowia, polepszenia, samopoczucia. I mnie najbardziej przypadła do gustu kąpiel w Borowinie, bo to nie wszędzie można wykonać, a tutaj ona była moim zdaniem godna zaufania, bo efekt był fantastyczny, takiej wygojonej, delikatnej, mięciutkiej skóry po jednym zabiegu, co podobno jest rzadkie. I miałam też doświadczenie z medycyną chińską, przyszłam na masaż shiatsu, było bardzo przyjemne. Warto powiedzieć o tym, że jest to hotel fantastycznie położony na obrzeżach Świeradowa, z fantastycznymi widokami, z możliwością poruszania się za pomocą rowerów w różne miejsca, co nie jest łatwe, ale to dla ludzi, którzy lubią tego typu przeżycia, jest myślę fascynujące i można sobie pospacerować, obok są różne atrakcje turystyczne, typu Zamek Czocha, parę innych takich miejsc. Jakby suma tego, co jest wewnątrz i na zewnątrz, jest absolutnie pozytywna. A czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których rekomendowaliby Państwo ten obiekt? Nie wiem, mi się wydaje, że to jest takie miejsce dla człowieka, który na co dzień mieszka w Warszawie, trochę na końcu świata, oddalone od różnych centrów przemysłowych. To są takie miejsca, których z mężem szukamy na co dzień, próbując chociaż odrobinę relaksu złapać w tym naszym codziennym, trudnym życiu. A ja tylko wspomnę jako człowiek, który lubi zjeść, a poza tym lubi dobrze zjeść. To jest dobre miejsce do tego, żeby zwłaszcza à la carte zamówić sobie coś, co lubimy, i rzeczywiście asortyment tych potraw jest dosyć szeroki i myślę, że można być usatysfakcjonowanym po tym, co spotkałem i w karcie, i na stole. Czyli są Państwo zadowoleni z pobytu w Malinowym Dworze? Mówiąc krótko, odpowiedź brzmi tak. A jeszcze krócej, tak. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę dalszego miłego wypoczynku.